Siemanko, witam w kolejnej części przygód z Harry'ego Pottera. Nie nagrywałem, dlatego wrzucę teraz Harry! więcej odcinków, Hermiona czy w tym mówiła mi, tygodniu. że zrzucone skórki bumslangów można znaleźć w Przepraszam, pięciu będzie krajów. słyszeć jakieś dziwne Chodź za dźwięki, mną, ale Harry! ten, sąsiedzi szaleją, bo już lato i tak dalej. O, tej karty jeszcze nie możemy zdobyć, bo Ale nie mamy odkrytego zaklęcia. Zbieram oczywiście fasolki. Zobaczymy, co ma na sprzedaż. Nie, Harry! Chcesz ona pewnie pohandlować? ma Co jakąś ten masz? chorę, Kora albo to. drzewa vegan, Nie bez chcemy. zanieczyszczeń i kurników. Nie chcemy czegoś gościuwa. Nie, Sam dzięki. wiesz najlepiej, Harry. Ciszę. O. O nic, co ty mają? Co ty mają? Nie, dobra. Idziemy. Gdzie mieliśmy jezioro? Coś nas zwołał. To coś jest, chyba. Jak to, to idziemy za nim. A? No idziemy, idziemy, Ron. Dobra, na razie plujemy, idziemy robić questa. To cieplarnia. Zawsze jest tu bardzo ciepło. Zawsze jest tu ciepło. Czekaj, Ron sobie fasolki zbiera. A coś popsuć nie da się. Dobra, on tu jest. Czy może coś da się? Nie mam, chyba nie mam do robienia. A mam jedno, dobra. Spoko, to będzie jeden eliksirek więcej. Zbieramy sobie fasołki. O, tu gdzieś będą te. Gnomy, a nie ruszamy ich na razie, dobra. Cieplarnia jest zaraz za tymi drzwiami, Harry. Powodzenia! Ja będę uważał, czy nie idzie profesor Dobra, Sprout. idziemy do cieplarni. Są roślinki. No chodź! Kupaj. No podejrzewam, to jest... Tak? Solki. Taki zawsze na propsie. Co my tu mamy? Trzeba przeciąć. Siedzi mocno ręce. Teraz... Muszę przekręcić? Nie da się. Nie ma bez sensu. Stop. Czy mogę? A, on wyskoczy chyba nie. Początek tam chyba nowa przejść to. Dobra, przejdziemy. Na wieki zlolał. O fuck. Dobra. Dobra. No tu jest. Tutaj chcieli mieć jeszcze jedno przekręcanie pewnie. Tego wstawiam. On tu nic, no to myślałem. Tu znowu będą się dookoła coraz. Bez sensu. A nie, dobra. Nie wiem, tak bez sensu. To że... Ja się wydobrałem, safe. Idziemy dalej, idziemy. Trzeba zrobić. Defender! Defender!
zniszczymy od razu. Ciu. Uciekamy. Są to drzewa, rzucają w nas. Dobra, uciekliśmy. O, mają. Wyjątkowo niemiła odmiana pająka. Ich ugryzienie jest niezwykle trujące. Spoko. Więc trzymaj się z daleka i oszałamiaj je zaklęciem Rictu Sempra. Spoko, czyli mamy nowe mobki. Rictu Sempra. Wow. Się zwało. Drzewa giganowego, czy? Oni nie są groźni. O. A. Tak jest. Skoro tu jest przejście, tak? Że coś tam dalej może być. Sprawdzę oczywiście. Idziemy do cieplarni. Tak się dał. Coś na bok. Fajnie wyczułeś takie rzeczy. Kryte. Długo będzie nas na nim busa stać. Dziękujemy. To jest to, co chcieliśmy mieć. No spoko. Teraz ty weźmy, ale teraz jak stąd wyjść? A, sam się wyszło. Hej, Hermiono! Znalazłem zrzucone skóry bumslangów do eliksiru wielosokowego. Świetnie, Harry. Zaraz dodam do eliksiru. Zaraz się zacznie cotygodniowa ceremonia przyznawania punktów. Ceremonia. Pamiętasz, gdzie się odbywa, prawda? Pewnie, gości. Zbieranie solków. Też nie mogę teraz tak czasnąć. Witajcie. Nadszedł czas na kolejną ceremonię przyznawania punktów. Zobaczmy, który dom jest w tym tygodniu na czele. Aldamberdo Zamora. Najwyraźniej prowadzi Gryffindor. Harry, chyba czeka cię wizyta w pokoju nagród. No, dawaj, idziemy w pokoju nagród. Sięgamy. O Boże, zobaczyło. Co? Nie słyszę. O. Gdzie? Ale o co chodzi? Gdzie? Ktoś tak mówił? Tak serio? Zgrywam! To nic nie wiem. Gdzie? Kiedy? Ale na tym nic nie ma, przecież na czacie też nic nie ma. A, to zaraz przyjdę. W drugim tygodniu. Hello, wracamy po krótkiej przerwie. McGonagall spisała nazwiska dalej. Wszystkich, którzy zostawali w szkole na święta.
Harry, Ron i Hermiona też się zapisali. No, słyszeli, wiem, że Malfoy zostaje i wydało im się to bardzo podejrzane. Malfoy został na święto. Ferie świąteczne będą znakomitą okazją do użycia eliksiru wielosokowego, by wydobyć z Draco przyznanie się do winy. A, czy teraz będziemy się zamieniać w tego ziomeczka? Powinienem wpaść do łazienki jęczącej Marty i sprawdzić, co z eliksirem wielosokowym. Mam nadzieję, że Hermionie nie trzeba więcej składników. Dobra, idziemy do damskiego kibla. A gdzie to jest? Hej, Harry! Chcesz pohandlować? Ja muszę znaleźć. Jest. Chyba. Czekałem. A, są schodki. Właśnie, to było coś na samej górze. Bardzo ciekawe, czy mogłem jakoś. XD? O nie! Kolejny atak! A! Panie Potter. Co tu się stało? Nie wiem. Tak go znalazłem. Proszę za mną, Potter. Lol. Myślałem, że zbugował, a to ktoś zaczarował. Pani profesor, przysięgam, że ja nie... To sprawa nie dla mnie, Potter. Czekaj, cieplusio. Pokus czary Mary. Przez te drzwi, proszę, panie Potter. Gdzie ubicia? Lol? Lol? Bez sensu, gdzie ona mnie wysyła? Skrzyneczka. Musi być gabinet profesora Dumbledora. O, Feniks. Ten ptak chyba jest chory. Zapalił się. Feniks mi się zjarał. O, czapera. To stara tiara przydziału. Zastanawiałem się, gdzie ją trzymają. To już wiem. Jesteś ciekaw, czy umieściłam cię we właściwym domu. Tak, ciebie było wyjątkowo trudno przydzielić. No. Ale podtrzymuję to, co wtedy powiedziałam. Pasowałbyś do Slytherinu. O, rany! Dobry wieczór, Harry. Panie profesorze, pański ptak. Nie mogłem nic zrobić, po prostu się spalił. Harry, Fox jest Feniksem. Feniksy spalają się, kiedy nadchodzi czas ich śmierci i odradzają się z popiołów. Feniksy to fascynujące stworzenia. Mogą unieść wielkie ciężary. Spoko, po co tu jestem gościem? Ich mają uzdrawiającą moc. Poza tym są bardzo wierne. Panie profesorze, chciałem tylko powiedzieć, że to nie ja. Wiem o tym, ale i tak chcę z tobą porozmawiać. Harry, muszę spytać, czy chciałbyś mi coś powiedzieć? Salazar Slytherin słynął z tego, że rozmawiał z wężami. Cokolwiek? Nie, nie ma nic takiego, panie profesorze. Dobrze, skoro jesteś pewien. Dobranoc, Harry. Dobranoc, panie profesorze. Jesteś! Musisz iść do łazienki jęczącej Marty. Hermiona na ciebie czeka. Spokój. A to? Okej. Okay. Dobra, jest sama. Ksona do lekcji obrony przed ciemnymi mocami. Co? Gdzie to skrojenie? Flipendo. A, czy tego mogę? Flipendo. Ale Flipendo.
O, trzeci pasek. W takim razie będziemy szli do łazienki do potencjalnej Marty. Ale to już w kolejnym odcinku. Hello.